7 sierpnia we wtorek w sali wystaw czasowych Muzeum w Kętach odbył się wernisaż wystawy Twórcy ludowi z Kent i okolicy w kręgu współczesnej twórczości ludowej, tradycji, talentu, pasji i życia. Prezentujemy dzisiaj sztukę, przejawy sztuki ludowej naszych terenów, częściowo inspirowanych, a częściowo już bardziej dostosowanych do czasów współczesnych. Tak więc mamy tutaj i garncarstwo, mamy szopki, mamy kowala, mamy bibułkarstwo, oczywiście przepiękne rzeźby i przepiękne obrazy. Na wystawie prezentowane były m.in. garncarstwo, palmy wielkanocne, makiety szopek i budowli sakralnych, kowalstwo, bibułkarstwo, malarstwo i rzeźba. Cały ten kolorowy i niecodzienny świat był odbiciem pasji 13 twórców ludowych pochodzących z okolic Kent. Bibułkarstwo to dawna tradycyjna sztuka. Teraz, kiedy nie było dostępnych materiałów, tylko bibułka, wykonywało się kwiaty z bibuły. Teraz jest bogactwo różnych faktur papieru, bogata kolorystyka, także łatwo wykonać piękne kwiaty. Tylko trzeba mieć troszeczkę pomysłu własnej inwencji i podglądać przyrodę. Trzeba mieć wszystkie narzędzia. Nie, ja robiłem na przykład w 95 roku, jak strasznie było trudno o różne takie pozłotka. To tak kombinowałem od kolegów, od znajomych. No i tam widać wszystko. No bardzo to trudno było. Piękno ekspozycji starała się ująć w ramy badawcze etnolog pani Alicja Skrudlik-Pilch. Projekt trwał rok czasu i był współfinansowany ze środków unijnych w ramach LGD Dolina Soły. Jeżeli chodzi o zbiory muzeum, tych eksponatów jest zaledwie 4. Pozostałe eksponaty, które tutaj są prezentowane, pochodzą z prywatnych kolekcji. Wernisażowi towarzyszyła promocja albumu Twórcy ludowi z Kent i okolicy w kręgu współczesnej twórczości ludowej, tradycji, talentu, pasji i życia. Wystawę będzie można oglądać bezpłatnie w terminie od 8 do 31 sierpnia bieżącego roku w godzinach otwarcia placówki.